Bardzo przepraszam za to, co się stało. Tak brzmiały pierwsze słowa Krzysztofa Szostaka, reprezentującego firmę Insbud, wykonawcę prac renowacyjnych suwalskiej sieci kanalizacyjnej. Wczoraj wieczorem na skutek rozszczelnienia korka kanału do Czarnej Hańczy wyciekło według szacunku od 120 do 180 metrów sześciennych płynnego ścieku bytowego. Dzięki błyskawicznej interwencji PEWiKu i Straży Pożarnej nie dopuszczono do wylania się do rzeki kolejnych około 170 metrów sześciennych nieczystości. Straż Pożarna, według informacji przekazanej dzisiaj przez Łukasza Kurzynę, wiceprezydenta miasta, zawiadomienie o ścieku lejącym się do rzeki z kanału burzowego otrzymała o 18:48. Na miejsce niezwłocznie udali się niezawodni strażacy, inspektor WIOŚ, prezydent miasta, pracownicy PEWiKu. A o 19:15 zostały wyłączone pompy tłoczące nieczystości do zbiornika buforowego, a o 20:40 wylot kanału został zamknięty. Do czwartkowego południa nie wpłynęły do ratusza żadne informacje o śniętych rybach w biegu rzeki. Jak doszło do zdarzenia? Przy renowacji kanalizacji przepompowywanie ścieków jest koniecznością. W specyfikacji i cały projekt, całe zadanie polegało na tym, żeby tą kanalizację sanitarną poddać renowacji metodą rękawa. I tutaj szczegółowo opisane w specyfikacji jest, że oczywiście przepompowywać ścieki z odcinka, przez który mają przepływać, ale dalej w kierunku oczyszczalni, dalej do tej samej sieci to przepompowywanie miało mieć miejsce. No tutaj to już wykonawca nie ucieka się od tego, po prostu poszedł na skróty do najbliższej studni, gdzie kanalizacja deszczowa. Fakt, że to wykorzystał jako zbiornik buforowy, czyli korek pneumatyczny został wstawiony i tutaj tą kanalizację deszczową można było w takiej formie wykorzystać pod warunkiem, że tutaj inspektor nadzoru byłby o tym powiadomiony, my jako inwestor byśmy byli powiadomieni. Działo się to bez naszej wiedzy, bez naszej zgody i prawdopodobnie już po tym, co nauczone inne miasta i my po ubiegłorocznej awarii, raczej byśmy się na to nie zgodzili. Zawiódł nas korek, w którym był blokowany kanał. Powstała awaria. Staraliśmy się później tylko jak najszybciej usunąć to wszystko i przywrócić do funkcjonowania. No ja mocniej przepraszam za powstałą szkodę i przyczynę z naszej strony. Dlaczego wbrew specyfikacji zmieniono wskazaną przez PEWiK metodę? Zastosowana przez Państwa metoda była szybsza, tańsza? Szybsza, mniej utrudniająca po prostu mieszkańcom życie. Dlaczego tak wiadomo, czas to pieniądze, to na pewno w pewnej mierze i tutaj pewnie próba była, żeby tę pracę przyspieszyć. No, każda godzina to są jakieś pieniądze wymierne, to jeżeli nawiązując do tego tańsze. Nie? Utrudnienie. No bo tutaj, jeżeli chodzi o samą technologię wykonania roboty tej docelowej, czyli wykonania renowacji kanału, to tutaj nic nie zostało zaprzepaszczone, samo pompowanie ścieków. Samo wprowadzenie też bypassa, rozciągnięcie go też wiąże się z jakimiś tam przypadkami, że zawsze dochodzi do jakichś przypadków, może dojść nieszczęśliwych, gdzieś ktoś nie zauważa, ktoś najedzie, są to utrudnienia, zamykane drogi, objazdy, korki. Chcieliśmy tego sobie oszczędzić, tego wszystkiego i wam. Myśleliśmy, że uda się nam wszystko dobrze zrobić. Jak poinformował prezes Andrulewicz, stan wody w rzece jest monitorowany, są pobierane próbki. Jak zaznaczył, część nieczystości, frakcje cięższe od wody pozostały w zbiorniku osadowym i nie przedostały się do rzeki. Lżejsze zostały zatrzymane przez separatory, które już wyczyszczono, podobnie jak zalany ściekami kanał burzowy. Według uzyskanych dzisiaj informacji, przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji nie zamierza rozwiązać umowy z wykonawcą prac renowacyjnych na sieci kanalizacyjnej, ale bardzo poważnie rozważa wprowadzenie ciągłego nadzoru inwestorskiego. Postępowanie w tej sprawie prowadzi również policja. Jak nas poinformowała Eliza Sawko, rzecznik tej formacji, do prokuratury trafiły już zebrane dotychczas materiały wraz z wnioskiem o wszczęcie śledztwa. Sprawą zajmują się też inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.